Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zgodnie z waszym wyborem w ankiecie na Instagramie przygotowałam sprawę z Polski. Jest to taki mały przerywnik między seriami, bo ogólnie chciałabym, żeby sprawy polskie pojawiały się głównie w seriach. To jeśli czekacie na sprawy z Polski, to jesienią trochę ich będzie. A dokładniej mam na myśli serię Zabójcza Warszawa i serię Zbrodnie po polsku. Na pewno jeśli chodzi o Zbrodnie po polsku, to myślę, że zrobimy tak jak przy poprzednim sezonie, że w pierwszej kolejności dostęp będą miały osoby, które mnie wspierają tutaj na YouTube albo na Patronite. Bo w ten sposób chciałabym się jakoś odwdzięczyć za to, że dokładają swoją cegiełkę. No dobra, tyle ode mnie, a teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Nagórki to osiedle znajdujące się w południowo-centralnej części Olsztyna. Dominują tutaj wieżowce i bloki czteropiętrowe, które pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku. Tutaj też mieszkał Piotr, który choć nie miał w życiu łatwo, to starał się z całych sił, by dać coś od siebie innym. Z optymizmem podchodził do życia, chciał kochać i być kochanym, ale na jego drodze pojawiło się wiele przeszkód. Choć wydawało się, że mężczyzna bardzo dobrze sobie z nimi radzi i nie traci chęci życia. Piotr nie zawsze był niepełnosprawny. Gdy był dzieckiem, bez problemu biegał, jeździł na rowerze. Problem pojawił się dopiero później. Jako 14-latek został poddany operacji, która na zawsze zmieniła jego życie. Miał być to tylko rutynowy zabieg, wyprostowanie ramienia. Ale operacja przebiegła tak fatalnie, że odebrała mu jego sprawność. W efekcie miał niewładne nogi, wykryto też u niego wadę serca. Rodzice Piotra byli bardzo religijni i obawiali się, że jest to pewnego rodzaju pokuta, dlatego że odważyli się mieć syna dosyć późno. Pogodzili się więc z tą sytuacją i wspierali syna jak tylko mogli. A i na Piotra to dobrze działało, bo tak jak mówiłam, dalej podchodził z optymizmem do życia. Był mocno wierzący i służył do mszy w kościele. Pojawił się także na swojej studniówce, gdzie jego koledzy pamiętali, jak z nimi się wspólnie bawił, a nawet tańczył, mimo że jeździł na wózku. Dyrektor jego liceum tak wspominał tamten moment. Mimo swego kalectwa, był to chłopak, któremu promienisty uśmiech nie znikał z twarzy. Gdy tak w tym wózku tańczył na parkiecie, wszyscy się zachwycali. Dla Piotra religia w życiu była bardzo ważna. Chodził na spotkania oazowe, rekolekcje. Potem planował, że wybierze się na teologię. I to marzenie ostatecznie zrealizował. Był to trochę taki kompromis, bo w pierwszej kolejności myślał o tym, że zostanie księdzem, ale nie przyjęto go do seminarium ze względu na jego niepełnosprawność. Piotr cały czas wierzył w to, że kiedyś znów będzie chodził, że wystarczy jakaś operacja i będzie mógł stanąć na nogi. Niestety lata mijały, a żadnej takiej wieści nie było. Mężczyzna musiał więc zaakceptować swoją sytuację i pogodzić się z tym, że ma takie możliwości, a nie inne. Wydawało się, że właśnie tak zrobił. Gdy studiował teologię, poznał wiele osób. Bardzo łatwo łapał kontakty, ludzie go darzyli sympatią. Jeden z jego kolegów tak o nim się wypowiadał. To był bardzo zaradny człowiek, uczynny, serdeczny, miły i koleżeński. Twierdził też, że Piotr opowiadał mu, że jego niepełnosprawność była rezultatem źle podanego znieczulenia i że mimo tej niesprawiedliwości, jaka go spotkała, nigdy nie narzekał na swoje życie i cieszył się z tego, co otrzymywał. Po cichu jedynie marzył o tym, że pozna kiedyś kogoś, z kim założy rodzinę, będzie kochany i akceptowany. Ale nie było też tak, że za wszelką cenę chciał to zdobyć. Raczej czekał na swoją kolej i wkrótce miał się doczekać. Piotr nigdy nie stawiał siebie w roli osoby pokrzywdzonej. Wręcz odwrotnie, uważał, że ma jeszcze sporo do dania, dlatego pomagał innym. Najchętniej udzielał się w instytucjach kościelnych. Między innymi był koordynatorem szkolnych kół Caritasu i jeździł po terenie diecezji warmińskiej. By zachęcać uczniów do tego, aby zostali wolontariuszami, opowiadał też, na czym polegają różnego rodzaju akcje i generalnie dając przykład, chciał zachęcać ich, by pomagali. Dla Piotra niepełnosprawność nie była wymówką przed niczym. Dlatego też zrobił prawo jazdy, dostosował samochód do tego, aby mógł go prowadzić, a dzięki temu brał udział w różnych akcjach. Między innymi w 2009 roku, gdy miała miejsce inauguracja Pola Nadziei, czyli taka akcja sadzenia żonkili, która miała symbolizować walkę z chorobą nowotworową. Studia teologiczne ukończył. Jak wspomniałam, jeździł samochodem, był też lektorem, angażował się w różnego rodzaju studenckie projekty, angażował się też w życie swojej dzielnicy. Był odbierany jako osoba sympatyczna, pomocna, był przez to też lubiany. Nie zapomniał też o tym, jak ważna dla niego była jego wiara, dlatego gdy tylko miał okazję, służył do mszy.
Mężczyzna nie ograniczał się ze swoją pomocą tylko do Olsztyna. Odwiedził też na przykład dom pielgrzyma w Klobarku Wielkim, gdzie tamtejszy proboszcz później opowiadał, jak to na wózku inwalidzkim sam wracał do domu, nie chciał, żeby go podwieźć, mimo że miał 8 km do pokonania. A droga nie była wcale prosta, wręcz odwrotnie, wyboista. Ale taki był Piotr, nigdy się nie poddawał. Nie chciał też, by inni patrzyli na niego z politowaniem. Chciał sobie radzić sam, być samowystarczalny i nie traktować niepełnosprawności jako wymówki do czegokolwiek. I tak mijały kolejne miesiące, lata. Piotr dalej się udzielał w różnego rodzaju instytucjach, aż pewnego dnia w ośrodku interwencji kryzysowej olsztyńskiego Caritasu poznał pewną kobietę, która zwróciła jego uwagę. Joanna miała 4 dzieci, z 5 była w ciąży. Pochodziła z małej wsi w powiecie ostródzkim. Jako 16-latka związała się z partnerem o 12 lat starszym. Wszystkie dzieci miała z nim, ale dosyć szybko okazało się, że mężczyzna nie jest odpowiednim partnerem. Że nadużywa alkoholu, nie dba o nią i dzieci, a sytuację Joanna określiła jako patologiczną. I dlatego też trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej. Potrzebowała pomocy. Zwłaszcza, że warunki, w jakich kobieta mieszkała z dziećmi, też nie były najlepsze, bo cała szóstka mieszkała w przyczepie kempingowej. W domu rodzinnym Joanny także nie stroniło się od alkoholu, więc początkowo kobieta przymykała oko na zachowanie partnera. Natomiast do pewnego dnia pojechał i nie wrócił i ich zostawił w tej przyczepie, uznała, że pora poszukać pomocy. I tak trafiła do Caritasu, gdzie poznała Piotra, który od początku okazywał jej wiele troski, a wkrótce między nimi zaczęło rodzić się jakieś uczucie. Mimo warunków, w jakich mieszkała ze swoimi dziećmi, to bardzo o nie dbała. Była dla nich ciepła, troskliwa. Starała się, by było im jak najlepiej. Jednak jako samotnej matce było jej trudno. Wolontariusze wiedzieli, że muszą jej jakoś pomóc, bo przecież nie może być tak, że kobieta będzie sama z tymi dziećmi w przyczepie spała. Ale wkrótce zwolniło się miejsce w domu samotnej matki i tam też trafiła ze swoimi dziećmi. I trudno było przejść obok niej obojętnie, dlatego że była w ciąży. Twierdziła, że jej konkubent ją bije, że ciągle pije i że jej się już w ogóle nie chce żyć, ale żyje tylko dla dzieci. Największe wsparcie starał się więc jej okazywać Piotr, zwłaszcza, że też był zafascynowany kobietą. Myślał, że może z nią mógłby sobie ułożyć życie, a i ona wydawała się to odwzajemniać. Po pewnym czasie Joanna i Piotr odwiedzili miejsce, w którym się poznali, czyli Caritas, i opowiedzieli wszystkim, jak to im się układa, jak są szczęśliwi i że planują się pobrać. Nie wszyscy jednak byli przychylni temu pomysłowi. Jedna z kobiet, która kierowała domem dziennego pobytu MOPS na osiedlu na Górki, tak się wypowiedziała na ten temat. Znałam Piotra przynajmniej 10 lat, od kiedy z mamą przechodził do nas na rehabilitację, ale on był nią zauroczony. Jego ojciec już nie żył, a mama była chora na Alzheimera i chyba nie bardzo kojarzyła, co syn robi. Jednak po ślubie sprawiała wrażenie, że te dzieci dają jej radość, jak rodzone wnuki. Odradzać tego związku mieli także duchowni, z którymi Piotr był zaprzyjaźniony, choć oficjalnie nigdy się do tego nie przyznali, twierdząc, że oczywiście nie mają takich uprawnień. Piotr postawił jednak na swoim. Nie słuchał nikogo, słuchał swojego serca. Przykre jednak było to, że w tak ważnym dla niego dniu nie miał wsparcia od swoich bliskich. Na ślub nie przyszli m.in. jego przyjaciele z grup modlitewnych, bo nie popierali tego małżeństwa. Ślub odbył się w styczniu 2011 roku w podolsztyńskiej parafii. Choć w zasadzie od strony Piotra prawie nikogo na nim nie było i pewnie czuł się trochę samotny, ale nie dawał tego po sobie poznać, bo cały czas się uśmiechał. Z kolei od strony Joanny było dużo więcej osób, przybyła jej liczna rodzina z Morąga. Łącznie ślub odbył się po roku ich znajomości, a po uroczystości para oficjalnie zamieszkała razem w mieszkaniu Piotra na jednym z olsztyńskich osiedli. Mieszkanie znajdowało się na parterze, były to 3 pokoje z kuchnią, więc miejsca było dla wszystkich. Na pewno dla dzieci były to dużo lepsze warunki niż to, co miały wcześniej. Zwłaszcza, że Piotr postanowił, że przysposobi dzieci Joanny. Czuł, że jego życie zaczyna nabierać nowego sensu. Czuł się kochany i potrzebny. Czuł, że ma swoje miejsce na ziemi. Początkowo mieszkała z nimi jeszcze mama Piotra, ale pół roku po ślubie zmarła. Mężczyzna miał jeszcze starszą siostrę, ale nie mieszkała w Olsztynie. Natomiast na miejscu pozostała mu już tylko ciotka. Początkowo wszystko dobrze się układało. Wydawało się, że jest to niemal wzorcowe małżeństwo. Joanna opiekowała się Piotrem, ten wydawał się być bardziej zadbany niż wcześniej i był uwielbiany przez jej dzieci. Potwierdzali to także ich sąsiedzi, którzy na co dzień ich widywali i doświadczali takiego widoku. Jedna z sąsiadek tak to opisywała. Podziwiałam go, jak z najmłodszym chłopcem na kolanach jechał do sklepu po zakupy. Z boku szła dziewczynka, a starszy chłopiec popychał wózek. To był niesamowity widok.
Niestety szybko okazało się, że jest to tylko iluzja, że Joanna skrywa swoje prawdziwe oblicze pod maską i wcale nie kocha tak bardzo Piotra, jak jemu się wydawało. Kobieta była bardzo zazdrosna, na tyle, że kazała zerwać mu kontakty ze wszystkimi znajomymi. Kontrolowała też jego komputer. Oczywiście to działało tylko w jedną stronę, bo Piotr nie mógł kontrolować Joanny. Mężczyzna musiał więc robić to wszystko po kryjomu. Zakładał konta internetowe jako Paweł i w ten sposób kontaktował ze swoimi znajomymi, mówiąc, jak to jest szczęśliwy jako głowa rodziny. W tamtym momencie na nic się nie skarżył, nikomu nie opowiadał, co się dzieje u niego w domu. A działo się coraz gorzej, bo oprócz kontroli, w ich domu zaczęli pojawiać się dziwni goście, z którymi Joanna raczyła się alkoholem. Wszystko zaczęło się od tego, że w sąsiedniej klatce mieszkała pewna rodzina, z którą kobieta szybko złapała dobry kontakt. A chodziło o Jacka i jego żonę, z którą miał 6 dzieci. Choć Piotr starał się być samowystarczalny, nie ze wszystkim mógł sobie poradzić i tak było na przykład ze skręceniem regału. Dlatego też Joanna poprosiła o pomoc Jacka. Piotrowi nie do końca się to podobało, ale ponieważ sam nie mógł skręcić regału, to nie oponował. Jedynie krążył wokół i dawał do zrozumienia, że on jest panem domu. Widocznie już wtedy wyczuwał, że coś jest nie tak, że między Joanną a Jackiem jest jakaś więź. Potem Jacek coraz częściej zaczął się zjawiać w domu Piotra i wtedy też bez skrępowania pił z Joanną. Choć jak się później okazało, nie kończyło się na samym piciu. W małżeństwie Joanny i Piotra przestało się układać. Problemem było też to, że nie za bardzo mieli pieniądze, bo oboje byli bezrobotni. Piotr chciał szukać pracy, ale nie za bardzo miał jak, bo dzieci zabrały mu komputer, żeby grać, a on nie potrafił im się przeciwstawić. To tylko sprawiało, że Joanna miała coraz większą pogardę dla Piotra. A jedyne, co się liczyło, to spotkania z Jackiem. Wkrótce zaczęli ze sobą współżyć. Początkowo na klatce schodowej, aby Piotr o tym nie wiedział. Ale z czasem przestali się nim przejmować. I wyglądało to mniej więcej tak, że dzieciom włączano bajkę, siedziały grzecznie, oglądały telewizję. W tym czasie Jacek i Joanna uprawiali seks. A Piotr, który nie za bardzo wiedział, co może z tym zrobić, zaczął opuszczać na ten czas mieszkanie, krążyć po mieście i prosić ludzi o pieniądze, aby miał na jedzenie dla dzieci. Jacek z zawodu był mechanikiem samochodowym, choć większość część życia przepracował w fabryce opon. Jak wspomniałam, doczekał się już 6 dzieci, a wkrótce na świecie miało pojawić się 7. Bo jak się później okazało, w grudniu 2012 roku Jacek i Anna zaczęli ze sobą współżyć, a miesiąc później kobieta była z nim w ciąży. Ponieważ miał też różne zobowiązania finansowe, po pracy dorabiał jako targarz przeprowadzkowy. I tam poznał 38-letniego Łukasza, z którym polubił się i wkrótce zaczęli razem wychodzić na piwo. Mężczyzna miał mu zdradzić, że marzy o tym, aby kiedyś uprawiać seks grupowy. Wydawało się też, że obu mężczyzn wiele łączy. Obaj dorobili się gromadki dzieci, byli uzależnieni od alkoholu, seks był dla nich istotny. Okazało się też, że partnerka Łukasza także w tym samym czasie była w ciąży, tak jak Joanna, więc był to kolejny wspólny punkt. Paradoksem jest to, że w tamtym momencie Jacek nie do końca sobie radził ze swoimi finansami, musiał się wynieść z mieszkania z żoną i dziećmi i nie miał za bardzo na to pieniędzy. I wtedy Piotr wziął chwilówkę, którą mu pożyczył. Choć nie znalazłam informacji, dlaczego Piotr się na to zgodził, to domyślam się, że duży wpływ miała na to Joanna. I nie było to takie dobrowolne. Gdy Jacek się przeprowadzał, poprosił o pomoc Łukasza. Ten bez problemu się zgodził, w końcu jak tu nie pomóc koledze. I wtedy też nadarzyła się pierwsza okazja, by Łukasz poznał Joannę. A jak tylko ją zobaczył, to od razu wiedział, z kim chciałby uprawiać seks grupowy. Wkrótce więc zaczęli się spotykać we trójkę w domu Piotra. W zasadzie każdy z nich miał już po 6 dzieci, ale i to ich nie powstrzymywało przed takimi spotkaniami. Piotr zupełnie nie wiedział, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Bo z jednej strony bardzo kochał Joannę, z drugiej cierpiała jego godność. Zbierał się do tego, aby zakończyć związek z Joanną. Trochę szkoda mu było też dzieci, które nie będą miały się gdzie podziać, ale powoli dojrzewał do myśli o rozwodzie. Zwłaszcza, że Joanna też zaczęła być agresywna w stosunku do mężczyzny. Piotr odwiedzał więc starych znajomych, żalił się, że dłużej tak nie może, że on się chyba rozwiedzie. Ale drugiego dnia już przebaczał kobiecie i wszystko wracało do normy. A wszystko wynikało z tego, że był naprawdę zakochany. Ponieważ rodzina korzystała z zasiłku, to co jakiś czas ktoś ich odwiedzał i sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. I podczas jednej z takich wizyt odnotowano, że doszło tam do poważnej awantury, która zakończyła się interwencją policji. Piotr miał nawet wtedy opuścić mieszkanie, a przez uchylone drzwi dalej krzyczała na niego Joanna. Ale w zasadzie cały czas tak to potem wyglądało. Najpierw się kłócili, potem się godzili.
Piotr szybko też się zorientował, że Joanna jest w ciąży z sąsiadem i dlatego myślał o tym, aby jak najszybciej złożyć rozwód. Jednak był w stanie go wycofać, jeżeli ta obieca, że zerwie z Jackiem wszelkie kontakty i będzie już tylko z nim. Tylko, że Joanna wcale nie chciała być z Piotrem. Jedyne, na czym jej zależało, to na tym mieszkaniu. Więc gdy Piotr jej się buntował, czasami niechcący spadał z wózka na podłogę. Padały też wtedy wyzwiska z obu stron. Czasami też Joanna sięgnęła na przykład po wałek do ciasta, a następnie uderzyła go w głowę. Oczywiście później tłumaczyła się, że to były żarty, że tak wcale nie chciała, ale zdecydowanie dochodziło tam do przemocy. Natomiast gdy już zjawiła się policja, to wtedy Joanna grała zupełnie inną osobę i twierdziła, że to Piotr jest agresywny i bardzo się go boi. Twierdziła, że sam spada z wózka, a potem wali się w głowę i ona nie wie, o co chodzi. Najczęściej sama wzywała policję, ale czasami jej się nie chciało i wtedy twierdziła, że zaraz powie wszystko Jackowi i wtedy on mu odpowiednio wszystko przetłumaczy. Ale pomimo tej przemocy, tych wszystkich gruźb, za każdym razem jak Piotr opuścił mieszkanie, tak samo szybko potem do niego wracał. I nie chodziło oczywiście o samo mieszkanie, ale o Joannę. Bo mimo tego, jak go traktowała, cały czas był w niej zakochany. W końcu zaczęło być tak, że gdy Jacek przychodził do Joanny i potem uprawiali seks, to Piotr udawał się do pobliskiego pubu na piwo, a potem dzwonił do Joanny, czy już może wrócić do domu, czy już Jacek poszedł. I czasami kobieta była dla niego bardzo miła, pisała mu SMS-y, że może już wrócić, że jest jej kochaniem. A wtedy Piotr jakby o wszystkim zapominał i jak najszybciej chciał być przy kobiecie. Tylko że ona najczęściej miała do niego jakiś interes. Przeważnie prosiła o pieniądze, na przykład pytała, czy ma 50 zł. Czasami była bardziej bezpośrednia i pytała, kiedy przepisze na nią to cholerne mieszkanie. Jednym z takich trudniejszych momentów dla Piotra było to, gdy do tej pory dzieci mówiły do niego tato, a do Jacka wujku, a nagle zaczęły mówić odwrotnie. To też sprawiło, że mężczyzna nie mógł dłużej znieść tej sytuacji. Ale zmianę rozpoczął od ucieczki. Zgłosił się do azylu dla bezdomnych. Tam też terapeucie zgłosił, że źle się czuje, że ma pewne obawy i w związku z tym został odwieziony do psychiatryka, bo powołał się na takie objawy, które zdecydowanie sugerowały, że powinien się tam znaleźć. I taki też był jego cel, bo potrzebował tak przynajmniej z miesiąc gdzieś odpocząć. Tę nieobecność postanowił wykorzystać Jacek, który uznał, że czas na ważną decyzję życiową, a mianowicie, że odejdzie od swojej żony, a następnie wprowadzi się do Joanny. Bardzo cieszył się na to, że na świecie pojawi się jego kolejne dziecko. Wydawało się, że z Joanną jest szczęśliwy, mieli wspólne plany na przyszłość, nawet wybierali imię dla dziecka. Mimo tego, że układała sobie życie z nowym mężczyzną, nie krępowała się, by pisać do Piotra o pieniądze na mieszkanie. Nie interesowała się, gdzie jest, dlaczego nie wraca, nie interesowała się jego stanem zdrowia. Liczyło się tylko to, żeby dał jej na opłaty. Gdy ten jej nie odpisywał, próbowała starej metody, czyli pisała do niego per kochanie, per kotku, a w końcu Piotr odpisał, że muszą poważnie porozmawiać. Wtedy Joanna zaczęła przeczuwać, że coś jest nie tak, że może Piotr w końcu zdecyduje się na jakieś drastyczne kroki. Więc napisała mu, że jest gotowa rozstać się z Jackiem i do niego wrócić. Ewentualnie mówiła, że może też po prostu być sama, że nie zwiąże się z żadnym z nich i że potrzebuje czasu do namysłu. Deklarowała, że kocha Piotra i że jednocześnie go nienawidzi. A gdy ten zaczął jej napomykać, że w takim razie może pora na rozwód, ta zaczynała płakać i mówiła, że co z niego za człowiek, jak można wyrzucić dzieci na bruk. Zdecydowanie nim manipulowała. Mówiła też, że jeżeli Piotr wróci, jeżeli zapomni o rozwodzie, to niech kupi jej w internecie zioła poronne, że ona nie chce mieć dziecka Jacka, że chce być tylko z nim. I Piotr trochę znów się dał na to nabrać, bo tak kochał Joannę, że wierzył w każde jej słowo. Ale w domu czekało na niego znów to samo, znów wyzwiska, znów przemoc, alkohol, niewierność żony. W końcu w lutym 2013 roku Piotr wniósł pozew o rozwód i eksmisję żony z dziećmi. Powołał się na jej niewierność. W marcu 2013 roku sporządził testament, w którym wydziedziczył żonę i dzieci. Ponieważ bał się o swoje życie, bo Joanna nieraz mu groziła, a nawet trzymała nóż, to postanowił nie wracać do domu. Przebywał w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Złożył nawet zawiadomienie przeciwko Joannie, że znęcała się nad nim. Jednak odmówiono wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. To tylko bardziej zdenerwowało Joannę. I w kwietniu 2013 roku, podczas kolejnego spotkania, na którym pojawił się alkohol z Jackiem i Łukaszem, obmyśliła pewien plan. W tym czasie Łukasz miał zasądzony dozór elektroniczny za jazdę pod wpływem alkoholu. Niedługo też na świecie miał powitać swoje dziecko. Ale mimo tego pod wpływem alkoholu uznał, że weźmie udział w tym planie. A plan polegał na tym, że trzeba pozbyć się Piotra.
Mężczyzna miał wtedy 31 lat. Jak wspomniałam, mieszkał też poza swoim domem, więc Joanna musiała do niego zadzwonić, aby go jakoś tutaj ściągnąć. I wymyśliła, że przemyślała jego propozycję, że chciałaby na ten temat porozmawiać i może razem udadzą się na spacer. Piotr i tym razem zapałał nadzieją, że może w końcu jakoś uda się to poukładać, więc oczywiście się zgodził. Mówili się około 23 w Olsztynie, na osiedlu Nagórki, czyli tam, gdzie mieszkali. Spotkali się we dwójkę, a następnie Joanna pokierowała go w stronę alejki w okolicy Placu Zabaw. Doskonale wiedziała, że tam będą czekać Łukasz i Jacek, którzy mieli zaatakować Piotra. Niektóre źródła podają także, że tego dnia cała trójka uprawiała seks grupowy. Natomiast pojawiło się to tylko w kilku źródłach i nie wiem, czy na 100% tak było. Asia szła pierwsza z pieskiem. 20 metrów za nią jechał Piotr na wózku, a 30 metrów za nimi stali Łukasz i Jacek, którzy owinęli sobie ręce pieluchami tetrowymi i ściereczką kuchenną. W tym momencie Piotr mówił Joannie, że wszystko jej wybacza, że będzie ojcem jej nowego dziecka, że znowu się wszystko ułoży. Jednak gdy znaleźli się na wysokości placu zabaw, nagle z krzaku wyskoczyło na niego dwóch mężczyzn, Jacek i Łukasz, którzy przewrócili go i zaczęli dusić. Zarzucili mu skórzany pasek na szyję, a potem trzymali tak długo, aż ten straci przytomność. Piotr walczył do końca, ale nie miał szans z nimi wygrać. Gdy wypadł z wózka, bili go jeszcze i kopali po twarzy. Następnie zaciągnęli w zarośla, tam pozbawili go ubrań, a następnie spalili w pobliskiej ruderze. Na szybko wymyślili też, że zabiorą mu komórkę, bo w ten sposób będzie to wyglądało tak, jakby to był jakiś rabunek. Chcieli też zabrać mu portfel, ale nigdzie nie mogli go znaleźć. Uznali, że pewnie gdzieś wypadł po drodze. Po wszystkim wrócili do mieszkania, w którym do tej pory żyła Joanna i Piotr z dziećmi. Przez całą noc pili alkohol. We wtorek 30 kwietnia 2013 roku przypadkowy przechodzień natrafił na ciało Piotra. Był bez ubrania, miał posiniaczoną twarz. Kilkanaście metrów dalej leżał wywrócony wózek inwalidzki. Mężczyzna od razu wezwał policję. Policjanci od razu stwierdzili, że wszystkie te obrażenia wskazują na to, że doszło tutaj do morderstwa. Założyli też, że musiał to zrobić ktoś z bliskiego otoczenia ofiary. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie tak to przedstawił. Martwy mężczyzna leżał pod drzewem, ale podczas przeszukiwania terenu znaleziono portfel ofiary, który musiał wypaść, gdy sprawcy przeciągali jego ciało. W portfelu był dowód osobisty z adresem, więc policjanci zaraz się tam pojawili i zastali żonę Piotra G. oraz przyjaciela domu Jacka P. Oboje udawali, że nie mają o niczym pojęcia. Wkrótce przeprowadzono sekcję zwłok i gdy ustalono, że przyczyną śmierci było uduszenie, od razu zatrzymano 29-letnią Joannę oraz jej przyjaciela 41-letniego Jacka. Podczas przesłuchań w końcu przyznali się do winy i potwierdzili, że brał z nimi udział w tym wszystkim jeszcze jeden człowiek, Łukasz K. Na tym etapie policja uznała, że motywem tego zabójstwa było to, że Piotr przeszkadzał Joannie w jej romansie z Jackiem. Ważnym motywem wydawało się także mieszkanie, na które Joanna liczyła. Początkowo cała trójka przyznała się do winy. Ustalono także ich podział ról. Joanna miała dać im materiał, którym owinęli sobie dłonie. Jej zadaniem było także sprowadzenie Piotra na miejsce. Natomiast mężczyźni dokonali ataku. To oni wciągnęli Piotra w zarośla, dusili go, bili, zrzucili z wózka inwalidzkiego. Ustalono też, że Piotr zmarł od razu w wyniku tego ataku z powodu licznych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych. Prokurator wytłumaczył, że mimo iż Joanna fizycznie nie uczestniczyła w tym ataku, to jednak sama ustaliła ten plan i potem konsekwentnie go realizowała. Dlatego również miała znaleźć się w akcie oskarżenia. W pierwszej kolejności cała trójka trafiła do aresztu, ale gdy okazało się, że Joanna jest w ciąży, to ustalono, że należy ją przenieść do specjalnego oddziału w Ostródzie. Na początku maja odbyła się też wizja lokalna z udziałem sprawców. W tym czasie Joanna była w 5. miesiącu ciąży. Dwóch synów Joanny zostało przewiezionych do domu dziennego pobytu na Nagórkach. Trzeci syn i dwie córki trafili do rodziny zastępczej. Gdy mieszkańcy Olsztyna dowiedzieli się o tej zbrodni, nikt nie mógł uwierzyć. Wszyscy bardzo szanowali Piotra i nie rozumieli, jak można było z nim tak postąpić. Tylko za to, że chciał kogoś pokochać, chciał komuś pomóc. W jego pogrzebie wzięło udział mnóstwo osób. Przyszli nawet ci, którzy znali go tylko z opowieści. Na lokalnym forum pojawiło się wiele wpisów o tej sprawie. Między innymi taki wpis o Joannie. A jeszcze niedawno patrzyłem na tę bestię z szacunkiem. Byłem pełen podziwu dla niej, że tak wytrwale opiekuje się piątką dzieci i niepełnosprawnym mężem. Nigdy nie zrozumiałem, dlaczego tak postąpiła. Na ławie oskarżonych znalazła się cała trójka. Joanna, Jacek i Łukasz.
Ze względu na drastyczność tej sprawy i konieczność ochrony dobrych obyczajów, sąd utajnił przebieg procesu na czas składania wyjaśnień przez oskarżonych. Wtedy też cała trójka zmieniła swoje wyznania. I Joanna nie przyznała się do winy, a oskarżeni mężczyźni tylko pośrednio. A dokładniej przyznali się nie do zamierzonego zabójstwa, ale do pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W jawnej części zeznawał biegły lekarz sądowy. Mężczyzna powiedział, że Piotr musiał być co najmniej przez kilka minut duszony, że miał też poważne obrażenia głowy, m.in. złamaną szczękę, oczodół, kość jarzmową, a także krwiaki mózgu. I to wszystko było przyczyną śmierci. Prokurator twierdziła jednak, że ma dowody na to, iż Jacek szukał takiej osoby, która pomoże mu, cytuję, w zutylizowaniu Piotra G. Tym samym podkreślała, że była tu premedytacja, wskazywała także na brutalność. Dowodziła, że Joanna i Jacek mieli motyw i planowali te zbrodnie. W związku z tym dla nich zażądała dożywocia, a dla Łukasza 15 lat więzienia. Łukasz twierdził, że wyglądało to trochę inaczej. Że było tak, że dostał propozycję, żeby przyjść do Jacka i Joanny na wódkę i że jak wróci Piotr, to wtedy spuszczą mu łomot. I że dzięki temu się wystraszy i da im spokój. On się miał wtedy nie zgodzić. Uważał, że bicie osoby niepełnosprawnej to już jest przesada. Natomiast później pewnie w wyniku alkoholu jakoś dał się namówić na udział w tej zbrodni, bo dokładnie nie wiedział, w co się pakuje. Przynajmniej tak twierdził. Pojawił się też świadek, który twierdził, że w jego obecności Joanna mówiła do męża, że ubezpieczyła go na 100 tysięcy złotych i żeby teraz uważał, żeby przypadkiem nie wpadł pod autobus. Pojawili się także inni świadkowie, którzy potwierdzili, że Piotr nieraz im się skarżył na brutalność swojej żony i na to, jak źle im się układa. Z kolei obrońcy przekonywali, że żadna z tej trójki nie planowała tej zbrodni, że jedynie chcieli mężczyznę nastraszyć. I w związku z tym opiniowali, żeby cała trójka odpowiadała najwyżej za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a nie za morderstwo. Sędzia jednak odrzucił tę argumentację i w całości przechylił się do wniosku prokuratury. A w związku z tym potwierdził, że Jacek i Joanna zasługują na dożywocie, a Łukasz na 15 lat więzienia. W tym momencie na sali rozległy się brawa. W przypadku Jacka i Joanny sąd podkreślił, że pojawiła się tutaj brutalność i że zabójstwa dopuścili się dla realizacji płytkich i doraźnych celów, działając premedytacją i wykazując brak skrupułów. Oraz, że stopień ich degeneracji uzasadnia wymierzenie kary eliminującej oboje ze społeczeństwa. W przypadku Łukasza pojawiło się wyjaśnienie, że jego rola w zdarzeniu była dopełniająca. Nie miał on też pełnej wiedzy na temat motywów kierujących pozostałymi oskarżonymi, a zatem orzeczona wobec niego kara powinna być niższa. Po wyroku kuzynka ofiary mówiła: Piotr był dobrym człowiekiem i zaufał niewłaściwym osobom. Niestety, nic już nie zmieni tego, co się stało, ale ten wyrok przywraca wiarę w sąd i sprawiedliwość. Wyrok był jednak nieprawomocny i obrońcy oskarżonych zapowiadali apelację. Na sali Joanna płakała i zapewniała, że jest niewinna. Sąd jednak jej nie uwierzył i też pozbawił ją władz rodzicielskich. W 2014 roku urodziła w areszcie szóste dziecko, które zaraz po przejściu na świat zostało oddane do adopcji. 29 października 2014 roku odbyła się rozprawa w sądzie apelacyjnym i ku zaskoczeniu wszystkich sąd zdecydował o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawców. Uznał, że Joanna i Jacek nie są całkowicie zdegenerowani i dlatego obniży im karę do 25 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu czytamy: Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje ponad wszelką wątpliwość, że zamiarem oskarżonych było zabójstwo Piotra G., a nie jedynie pobicie go. Natomiast wymierzone oskarżonym Joannie G. i Jackowi P. kary dożywotniego pozbawienia wolności zostały złagodzone. Żona zamordowanego i jej kochanek spędzą w zakładzie karnym 25 lat. W ocenie sądu apelacyjnego oskarżeni ci nie są całkowicie zdegenerowani, rokują możliwość poprawy w przyszłości i nie powinni być zupełnie eliminowani ze społeczeństwa. W przypadku Łukasza jego kara nie została zmieniona i utrzymano w mocy 15 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny wziął pod uwagę m.in. niekaralność sprawców i dlatego uznał, że nie są ludźmi zdegenerowanymi do cna. Oboje też będą mogli się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 15 latach odbycia kary. Ten wyrok jest już prawomocny. I na koniec mam dla Was cytat jednego z mieszkańców Nagórek. Ten chłopak był ogromnie wierzący. Wyciągnął tę dziewczynę i jej pięcioro dzieci z biedy. Zapewnił im mieszkanie i miłość. Wszyscy wiedzieli, że Aśka od dawna piła ze starszym od siebie kochankiem. Piotrek zdawał się tego nie zauważać. Razem z jej dziećmi się bawił na placu zabaw. Był szczęśliwy. Chociaż mówiło się, że groził jej rozwodem. Wciąż nie możemy uwierzyć, że mogła posunąć się do zabójstwa.
Ta kobieta to nie żadna ofiara choroby alkoholowej czy biedy, z której wyszła, a zwyczajna morderczyni, która powinna spędzić resztę życia za kratkami. Tylko tych dzieci szkoda. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie o złagodzeniu wyroku. Czy też uważacie, że Joanna i Jacek powinni dostać drugą szansę? Czy jednak raczej przechylacie się do wyroku sądu okręgowego, czyli dożywocia? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Dziękuję też za wasze komentarze, dziękuję za łapki w górę i subskrypcje. A także wszystkim osobom, które mnie wspierają, czy tu na YouTube, czy Patronite, a zwłaszcza Alicji, Brygidzie, Magdzie i Jakubowi. A teraz raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.